Tradycyjnie mszą świętą w intencji rolników rozpoczęły się tegoroczne dożynki w gminie Stare Miasto. Msza odbyła się w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście. W kazaniu ksiądz wikariusz Marcin Topolski przytoczył frazy wiersza Cypriana Kamila Norwida Moja piosnka. Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie nadarów nieba, tęskni Panie. W dalszej części kazania mówił o szacunku dla pracy rolników i wartościach, jakie powinny przyświecać każdemu z nich. U fundamentów miłości ojczyzny leży praca człowieka narodu, bo to jest to, co pierwotne, to, od czego wszystko bierze początek. Po mszy jej uczestnicy przejechali do Barczygłowa, gdzie odbyły się tegoroczne dożynki. Rozpoczął je barwny korowód, w którym przy dźwiękach orkiestry staromiejskiej maszerowali przedstawiciele władz lokalnych, sołectw, poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych. W tym roku zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili Mariola Kwiatkowska z Janowic oraz Paweł Dąbek z Barczygłowa, którzy zgodnie z wiekową tradycją na ręce wójta Dariusza Puchały, przewodniczącej Rady Gminy Haliny Turajskiej i proboszcza parafii w Starym Mieście, księdza kanonika Mirosława Dereszewskiego, złożyli bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż. Gospodarzu dożynek, przekazujemy Ci ten piękny bochen chleba z tegorocznych zbóż, i prosimy, abyś dzielił tak, żeby nikomu w gminie nie zabrakło. Dziękuję bardzo. Przyjmuję ten chleb i obiecuję, że będę go dzielił tak, aby nikomu nie zabrakło. Po starostach tegorocznych dożynek dary ziemi w postaci owoców, warzyw, chleba i kwiatów złożyły delegacje wszystkich 16 sołectw gminy Stare Miasto, a panie z koła gospodyń wiejskich z Barczygłowa odśpiewały tradycyjne dożynkowe przyśpiewki. Nasi mili goście, coście tu przybyli, bardzo się cieszymy, żeście się stawili. Następnie przedstawiciele władz gminy, duchowieństwa i starostowie dożynek poczęstowali zebranych chlebem z tegorocznych zbiorów. W swoim wystąpieniu wójt Starego Miasta Dariusz Puchała podkreślił, że dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt dla każdego rolnika. Tegoroczne są wyjątkowe, bo odbywają się w cieniu wciąż trwającej epidemii. Jednak jak podkreślił, rolnicy z terenu gminy Stare Miasto potrafią stawiać czoła przeciwnościom losu. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się tu dzisiaj po to, żeby świętować dożynki gminne. A dożynki gminne w naszej kulturze to jest podziękowanie i radość. Podziękowanie Bogu za plony, a rolnikom za ten trud, za pracę, za to, że dzisiaj ten chleb, który rozdawaliśmy Państwu, którym Państwa częstowaliśmy, żeby go nigdy nie zabrakło dla nikogo. I właśnie o to dbają nasi rolnicy. Rolniczy trud docenił również minister rolnictwa, który na wniosek wójta uhonorował 11 osób z terenu gminy Stare Miasto odznaką Zasłużony dla Rolnictwa. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy oczywiście nagrodzonym. Rozstrzygnięto także konkurs na najładniej udekorowane gospodarstwo rolne tegorocznych dożynek. I tak w dniu dzisiejszym przystrojono 47 posesji, z czego komisja pierwsze miejsce przyznała dla pani Stasiak Beaty za przepiękną dożynkową dekorację gospodarstwa. Życzenia dla rolników złożyli też przedstawiciele miast i gmin zaprzyjaźnionych z gminą Stare Miasto. Przekazuję Wam pozdrowienia. Pozdrowienia z gminy Godów. Myśmy dożynek nie mieli w tym roku, bo pandemia spowodowała to, że odstąpiliśmy od wszelkiego rodzaju imprez masowych. W związku z tym cieszę się bardzo, że gospodarzom gminy Stare Miasto udało się takie dożynki zorganizować i gratuluję Państwu za pomysłowość, jak również za ten przepiękny korowód dożynkowy. Życzenie przekazał też Ryszard Bartosik, wiceminister, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dożynki to dziękczynienie za plony.
pięknie wpisują się w naszą narodową, chrześcijańską tradycję, bo bez względu na to, czy te plony są lepsze, czy są gorsze, czy aura nam bardziej dopisuje, czy mniej, zawsze najpierw Panu Bogu dziękujemy za to, że obdarzył nas plonami, że mamy świeży, piękny, smaczny i pachnący chleb z tegorocznych plonów. Część zabawową uroczystości dożynkowych rozpoczął występ najmłodszych artystów, przedszkolaków z Barczygłowa. Występ szczególne emocje wzbudził u rodziców. Sporo emocji wywołał też konkurs sołectw, podczas którego mieszkańcy wsi rywalizowali m.in. w dojeniu krowy na czas, biegu z workiem ziemniaków czy strzałach na bramkę. Bezkonkurencyjni okazali się mieszkańcy Trójki, którzy zwyciężyli tę rywalizację i otrzymali w nagrodę kosiarkę. Część artystyczną dożynek rozpoczął występ Orkiestry Staromiejskiej. Uczestnicy dożynek mogli także podziwiać nowoczesne maszyny rolnicze, jak i zabytkowe samochody. Dzieci tradycyjnie chętnie korzystały z dmuchanych zjeżdżalni. Był też punkt szczepień przeciwko COVID-19 i miejsce, gdzie można było się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.